Dealer znalazł klucz do wiedzy Zio. Zobaczmy, czy uda mu się ją wykraść. Dobra. Teraz cichutko, tylko żeby nikt nie usłyszał, nie mogę nic mówić na głos. Czemu mówię na głos? Użyj klucza. Okej, okay, użyj klucza. Ale użyłem klucz. O, może coś tam będzie. O! Coś się stało. Zamknęło się chyba. Ups. No cześć, ja jestem Zio i dzisiaj pokażę wam, jak za pomocą command bloku wykryć gracza. Użyjemy do tego komendy test for. Pierwszym sposobem wykrycia gracza jest wykrycie go za pomocą promienia względem danego punktu. Jak widzicie na ekranie w tym momencie, mamy komendę, która ma wpisane parametry x, y, z i r. R jest promieniem w tym wypadku. X to jest to żółte pole, które jest przed nami. Jak na nim stanę, to stąd w każdą stronę liczy się dwa bloki dokładnie odległości. To jest bardziej... To sięga do pół kratki. To nie jest tak, że liczymy jeden i dwa bloki i że na całym tym bloku będzie to sięgało. Tylko tak, że jak liczymy od środka tej kratki, to jest raz i dwa. I w tym miejscu się kończy. I najlepiej to zauważycie na tej lampce. Jak przesunę się dosłownie o milimetry tutaj, to ta lampka gaśnie i się zapala. I to jest dowodem tego, że ten promień ma długość od środka licząc te dwie kratki. Czyli mniej więcej potąd. W każdą stronę. Dla zwizualizowania macie tą szklaną bańkę dookoła tego command bloku. I no, mniej więcej tak wygląda ta strefa określona promieniem. Drugim sposobem wykrywania gracza za pomocą komendy test for jest wykrywanie go w danej określonej strefie. Jak widzicie, mamy tutaj parametry x, y, z oraz dx, dy i dz. Co one oznaczają? X, y, z wskazuje nam na dokładnie tą kratkę i kolejno. Patrząc na facing, tutaj wam przybliżam w tym momencie, macie towards positive z, czyli pozytywne koordynaty z i pozytywne koordynaty x. I teraz w tej komendzie dx i dz oznaczają właśnie te koordynaty, które jakby dodajemy do tego punktu. Więc tutaj idzie raz i dwa w stronę z. I tutaj idzie raz i dwa w stronę x. A zero nie potrzebujemy, więc tak naprawdę jest tylko na jednym poziomie. I w momencie, kiedy znajdujemy się w tej strefie, zaczynają nam się pojawiać cząsteczki, które gdzieś tam nas otaczają i pojawiają się tylko w tej strefie, w której jesteśmy. Dobra, wiemy już, jak się zakreśla konkretną strefę, na której chcemy kogoś wykryć, ale nie wiemy jeszcze, jak wykryć na przykład świnię, zombiaka lub leżący przedmiot. Do tego jest nam potrzebne drobna zmiana w komendzie test for. Zamieniamy małpa p na małpa e, widzicie to w tych komendach, które się teraz pojawiają, i musimy dopisać typ konkretny tego obiektu, który się tam znajduje. Na dowód pokażę wam teraz tak. Postawię tutaj świnię i zadziałał nam ten command block, który wykrywa w tym miejscu świnie. Jak postawię tutaj zombiaka, to on nie zadziała. I analogicznie, jeśli postawię zombiaka tutaj, to zadziała mi kolejny command block. Sio. Dalej. Ten klocek jest ustawiony na wykrywanie gracza, więc jak ja tu stanę, to się wysuwa ten command block. Ten piston, a nie command block. No i ostatni nie działa na spawnowanie żadnego zwierzaka ani gracza, który na to najdzie. Więc na tym ostatnim trzeba po prostu umieścić przedmiot. I widzicie po kolei, która komenda odpowiadała za które pole. Komenda test for pozwala również na sprawdzenie, czy gracz posiada równy lub wyższy poziom zadeklarowany przez nas w command bloku. I tutaj dla przykładu zrobiłem sobie prostą maszynkę, która będzie dodawała mi poziomy i odejmowała. I jeśli będę miał wyższy poziom niż 15, to zapali się pierwsza lampka, wyższy niż 30 zapali się druga lampka i tak dalej, analogicznie do tego, co powiedziałem. Czyli zwiększa nam się poziom, mamy 26 poziom. I teraz... Nie, tutaj się zmniejsza, jeszcze raz. Tutaj zwiększamy, mamy 29, mamy 41, aj, kurde. I mamy 45. I w efekcie zapaliły się wszystkie lampki i teraz gasną, bo nie mamy wystarczającego poziomu, żeby się świeciły. Komenda test for pozwala również na sprawdzenie, czy w danej strefie znalazł się gracz o jakimś konkretnym niku. Więc możemy zrobić sobie drzwi, przez które możemy przejść tak naprawdę tylko my. Jeśli nie znajdziemy się w ich pobliżu, to nikt inny nie będzie mógł przez nie przejść. Uwaga, przechodzę teraz przez drzwi. Za mną jest Dami. I Dami już nie może przejść przez te drzwi, ponieważ ta komenda, jak widzicie właśnie na ekranie, ma zadeklarowany name równa się ziomalus, czyli mnie. I w momencie, kiedy się zbliżę do drzwi, Dami będzie mógł podejść. Ale jak od nich odejdę, to już niestety nie. Możemy zastosować ten sam argument do stworzenia mostu, który się pojawia tylko w momencie, kiedy się znajdujemy tak naprawdę na jego powierzchni. Kiedy jakikolwiek inny gracz podejdzie w naszą stronę, ten most zniknie, a gracz wpadnie
prosto w otchłań albo coś tam, co tam będzie poniżej. Z pomocą tej komendy możemy wykryć gracza, który się znajduje w jakiejś strefie i wówczas dalej wyświetlić jakąś dość ciekawą właśnie komendą coś innego. I dla przykładu tutaj mamy tytuł, który pokazuje się na ekranie. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak się robi takie tytuły, to zasubskrybujcie mój kanał, a niebawem pojawi się film plus generator do tego, który będzie znajdował się na mojej stronie i będziecie mogli stworzyć sobie własne napisy z różnymi dowolnymi ustawieniami, jakie tylko będziecie chcieli. Za pomocą komendy testfor możemy sprawdzić, czy gracz znajduje się w danym punkcie lub w danej strefie i później, z pomocą komendy give, dać mu konkretny przedmiot. I dla przykładu, wchodząc tutaj, dostanę śnieżkę. Jeśli podobał Ci się ten film, jak zawsze możesz zostawić kciuka w górę, napisać mi komentarz, zasubskrybować mój kanał. Tak właśnie, że takie o napisy mi się pojawią wszędzie. Super. Mapa jak zawsze do pobrania w opisie i żegnam się z Wami. Dzięki, na razie.